Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe i taki plan, myśląc o samym budżetowaniu i w ogóle jakiejkolwiek prezentacji i w ogóle w zasadzie każdym temacie, o którym mówię, jest to, żeby spojrzeć na niego troszeczkę szerzej. Czyli zanim przejdziemy bezpośrednio do budżetowania, chciałbym się tak naprawdę zastanowić, dlaczego robimy tą grę, jaką grę tak naprawdę robimy, co to znaczy sensowny budżet. Nieustannie w Movie Games przychodzą do nas teamy, które zaczynają od tego, chcę zrobić grę, symulator albo jakąkolwiek inną, za tyle i tyle pieniędzy, co o tym myślisz? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Jakby totalnie rezygnuję jakby z tego typu rozmowy, bo nawet opis gry, jaka ona jest, tak naprawdę nie mówi niczego do momentu, kiedy nie zastanowimy się, jakie są składowe tego tytułu. Zanim w ogóle przejdziemy do rozmowy o grze, musimy zadać sobie pytanie tak naprawdę, dla kogo ten tytuł robimy. To jest bardzo istotne pytanie, które trzeba zadać. Tworzenie gier to jest dla bardzo dużego grona osób element, w którym mogą się wyrazić, w którym mogą stworzyć i jakby dać upust swojej kreatywności. Ale w takiej sytuacji trzeba zawsze zadać sobie pytanie, jakie jest grono odbiorców tego tytułu, który tworzymy. To jest niesłychanie istotne, bo część gier, w które nawet włożymy bardzo, bardzo dużo pracy, będzie dla niewielkiego grona osób. I to wymaga jakby analizy, ile chcemy faktycznie włożyć swoich, bądź pieniędzy wydawcy, bądź kogokolwiek innego. Czy to po prostu ma logiczny sens się zwrócić, utrzymać w jakimkolwiek czasie, w jakim spojrzymy. No i tu przychodzi nam z pomocą jakaś analiza rynku. Znaczy musimy zobaczyć, czy w typie gier, które tworzymy, powstało w ogóle cokolwiek. Jeżeli powstało, to w jakiej liczbie to się sprzedawało. I teraz tak, tu najczęściej występuje anegdotyzm. Bo jeżeli tworzymy grę, w której się strzela, no to porównujemy do tych największych gier, w których się strzela. Natomiast jak jest duży wydawca, duży producent, to nie będzie tak samo działało. Więc fundamentalne jest tak naprawdę prześledzić ten rynek i zobaczyć, ile tego typu tytułów wychodziło i jakie one osiągały wyniki. Następnie jest bardzo istotne, żeby realnie spojrzeć na to, co jesteśmy w stanie stworzyć. Czyli jeżeli tworzymy grupę 3-4 osób, to nie stworzymy dużej gry MMO. No, nie ma takiej opcji i to jest jakby fundamentalne. I pomimo, że takie się wydaje, to jest bardzo duży zespół, który przychodzi właśnie z takimi pomysłami. Stworzę dużą grę w 3-4 osobowym zespole, albo jestem twórcą, który nagle chce stworzyć bardzo duży zespół. Na to po prostu fizycznie nie ma szans. Teraz przejdźmy do tego, czym ta gra jest. Jeżeli nam się wydaje, że wiemy dokładnie, czym ona jest w momencie, kiedy mamy pomysł na zrobienie symulatora mechanika samolotowego, to jest totalnie nieprawda. Musimy zadać sobie najpierw pytanie, ile chcemy mieć w środku modeli, jak chcemy, żeby ta gra dokładnie wyglądała, ile mechanik ona będzie posiadała. Czyli musimy rozłożyć naszą produkcję na czynniki pierwsze. I to jest jakby absolutnie fundamentalną rzeczą. Tak jak na samym początku wspomniałem, że zespoły przychodzą i mówią, chcę zrobić symulator mechanika samolotowego za 300 tysięcy, to moja odpowiedź w tym momencie jest taka, że jakby ja ci powiem, ile on będzie kosztował, jeżeli opowiesz mi dokładnie, czym on ma być. Czyli wypiszesz mi dokładnie, ile będzie modeli samolotów w tej grze, jakie będą mechaniki, jak będzie to miało wyglądać. I to jest jakby najważniejszą rzeczą, że jakkolwiek sobie nie będziemy pięknie opowiadali o tym tytule, to on tak naprawdę nie będzie niczym do momentu, kiedy nie rozpiszemy. I to jest fundamentalne jakby do rozmowy, czyli stworzenie takiego GDDK-a, stworzenie narzędzia, które da nam możliwość określenia, co my tak naprawdę chcemy stworzyć. Bardzo ważną też rzeczą jest zadanie sobie pytania, czy tworzymy to tylko i wyłącznie z pasji, czy to jest działanie czysto zarobkowe. I te elementy mogą ze sobą współwystępować. Ja widziałem bardzo fajne projekty, które są rentowne, a jednocześnie wyrażały pasję. I to też jest troszeczkę tak, że każdy zespół, na przykład, który przychodzi, jak z nim już rozmawiamy na etapie tak naprawdę finalizowania, realizacji projektu, to nie jest tak, że oni mają jeden pomysł. Większość osób ma kilka pomysłów, ma kilka marzeń, które chce zrealizować. I tak naprawdę najważniejszym tutaj elementem jest wsparcie
i porozmawianie i określenie i realistyczne podejście i określenie, co jest fajne. Ludzie wybierają portfelem. To jest na przykład tak, jak ja kocham targi. To jest fenomenalne wrażenie. Przechodzi bardzo dużo osób wokół projektu i może powiedzieć bardzo miłe słowa. Natomiast mało kto przychodzi na targi z celem, żeby skrytykować tytuł. Taka jest niestety prawda, więc na targach przeważnie każdy projekt, który przyniesiecie, będzie pozytywnie oceniany. Za to cenię Kickstartera. Kickstarter jest narzędziem. Zacznę bardziej ciężkim. Z uwagi na to, że tam ludzie wybierają portfelem. Ludzie są bardzo wymagający w momencie, kiedy muszą za coś zapłacić. I to jest bardzo ważne jakby do zrozumienia, jaki jest potencjał tytułu, co możemy nim zrealizować. Jestem wielkim fanem sprawdzania tych wszystkich założeń, bo pomimo, że zobaczyłem ileś projektów i mam w swoim gronie osoby naprawdę z niebywałym doświadczeniem, takie jak Maciej Miosik, to tak naprawdę mogę powiedzieć, że on mnie nauczył pokory w podejściu do tego. Maciek do dnia dzisiejszego na każde moje pytanie, jeżeli chodzi, czy to wyjdzie, czy to się uda, powiada, nie wiem, sprawdźmy to. I to jest fenomenalne, bo to jest człowiek, który zajmuje się game devem tak naprawdę w tym momencie prawie 30 lat. Ma na swoim koncie potężne sukcesy. On ma często więcej pokory niż młode zespoły, które dopiero się zawiązały i mają plan cokolwiek zrealizować. Ja kocham przez to preprodukcję. Preprodukcja jest rzeczą, którą każdy z was, tworząc zespół, może zrealizować nawet bez pomocy wydawcy. To jest tak naprawdę kilka godzin dziennie, jedna, dwie, przez dwa, trzy miesiące, w którym możecie pokazać światu, co wy tak naprawdę chcecie zrobić. Jak ta gra będzie wyglądała. Ja do dnia dzisiejszego, nawet mając projekty, które sam wymyśliłem i mógłbym powiedzieć, okej, to realizujemy, zawsze przepuszczam to przez sito wykonania preprodukcji. Czyli elementu, który mogę szybko pokazać światu i zebrać jedną z trzech fundamentalnych odpowiedzi. Czyli albo jest bardzo fajna, to jest najrzadsza odpowiedź. Rzadko jest tak, że po prostu wszyscy mówią, jest super. Najczęstsza odpowiedź to jest to, że jest niefajna, ale jeżeli zmienicie to i to, to będzie dobrze. A trzecia to to, że to się do niczego nie nadaje. I właśnie ta pokora jest tym elementem, który ja zawsze powtarzam i jakby na tego typu wykładzie będę często podkreślał, bo to będzie pokora do budżetu, czyli pokora podejścia do tego, ile to tak naprawdę kosztuje pieniędzy. Bo dużo zespołów myśli, że spotkają się w piątkę, wezmą średnie pensje i to nie będzie dużo, bo przecież to jest 5 osób pracujących. Za chwilę postaram się wam pokazać, ile to tak naprawdę kosztuje i jak istotne jest właśnie w tym elemencie optymalizacja. Drugim elementem jest właśnie ta sprzedaż i zainteresowanie ludzi. Bardzo często obracamy się w jednym konkretnym gronie osób. I to powoduje, że osoby, z którymi spędzamy czas, które są nam bliskie, czują i odbierają świat w ten sam sposób jak my. Natomiast to nie zawsze dotyczy jakby całego zakresu świata. I pytanie, jak duża jest ta nisza, jak skłonne jest kupić nasz produkt, jak będzie nim zainteresowana. Jakie są dodatkowe korzyści z inicjalnego sprawdzania rynku? Dla mnie, jeżeli przychodzi ktoś, kto ma nawet nie vertical slice, tylko taką preprodukcję, to jest osoba, to jest zespół wielokrotnie bardziej wartościowy. Bo już na tym etapie mogę, że tak powiem, dwie rzeczy wyszczególnić. Pierwszą, że są zdolni zacząć coś i skończyć, a drugie, jak przedstawią ten pomysł w oparciu o faktyczne liczby i faktyczne wyświetlenia, faktyczny odbiór ludzi. To jest bardzo ważne, bo w naszej branży jest potrzebny ten realizm i taka chłodna kalkulacja w momencie, kiedy patrzymy i faktycznie opisujemy swój projekt. To nie ma problemu, są zespoły, które przychodzą i mówią, bardzo chciałbym zrobić tego typu tytuł. Ja wiem, że on może nie być popularny, ale chcę zrealizować coś takiego i my jesteśmy na to otwarci. Okej, zróbmy może jeden projekt bardziej rentowny, jeżeli będą na nim wykazane zyski, zrealizujemy ten twój projekt, w którym chcesz się wyrazić. Albo rozbudujemy twoją strukturę tak, żeby on powstawał w towarzystwie innego projektu, który będzie po prostu w stanie to sfinansować. Bo jakkolwiek każdy z nas i takie miejsca są jakby uczczeniem tej pasji, i ta pasja jest bardzo istotna, bo ona napędza tworzenie, ona sprawia, że powstają rzeczy wyjątkowe, to na koniec dnia pasja niczego nie sfinansuje. Musi towarzyszyć temu jakby racjonalne podejście, bo tworząc jeden tytuł z pasji,
na drugi nie zbierzemy pieniędzy. Ja znam sporo zespołów, które się zadłużyły, po prostu brały kredyty, bo żaden wydawca nie był w stanie, nie był zainteresowany wsparciem tego projektu, więc zespół, marząc o tym projekcie, brał po prostu kredyty i to się kończyło naprawdę tragicznie. Więc bardzo istotne jest tutaj podejście z tą dozą właśnie pokory. Tego, że nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy bardzo dobrzy, nawet jeżeli uważamy, że ten pomysł jest fenomenalny, to na koniec dnia bardzo istotne jest, żeby ktoś nam to potwierdził. I najlepiej, jak to jest duże audytorium. My przy większych, droższych projektach robimy właśnie wspomnianego przeze mnie Kickstartera. I tak, on pełni dla nas trzy funkcje, z tego jedną najważniejszą. Jeżeli my wydajemy grę i mamy do tego 3000 beta testerów, to jest świetnie. Ale jak mamy 3000 beta testerów, którzy już zapłacili za tą grę, czekają na nią i ona się jak zawsze spóźnia, bo terminy, które się na początku zakłada, one się przeważnie wydłużają, oni są niebywale krytyczni. Znaczy najgorsze oceny, jakie możecie usłyszeć, to właśnie od takiego grona osób, które zapłaciły, są zniecierpliwione i są bardzo wymagające wobec tytułu, bo zawsze, niezależnie jak tytuł przedstawicie, narastają coraz wyższe oczekiwania do niego, coraz wyższe wyobrażenie, czym ten tytuł faktycznie jest. I to z trzech powodów. Drugim jest oczywiście kasa, bo na Kickstarterze można fajnie sfinansować znaczną część projektu, a trzecim jest marketing. To właśnie z tych trzech powodów ja najbardziej cenię Kickstartera za ten pierwszy, bo mamy dostęp do płacących za swoją pracę samemu beta testerów, wkurzonych, złych i chcących jak najbardziej powiedzieć, co nie gra. I jeżeli od takiego grona osób dostaniecie wysokie oceny, jeżeli takie grono osób zaakceptuje to, co stworzyliście, to na pewno będzie hit. To jakby nie ma innej opcji. Jeżeli dowiedziecie jakość, która była na Kickstarterze pokazana. To też jest bardzo ważna rzecz, bo powstaje sporo Kickstarterów, którym się wydaje, że wystarczy nagrać trailer, ładne screeny i opisać, co chcemy zrobić. To nigdy nie będzie działało w ten sposób. Jakby fundamentem jest, pokazując ludziom to, co tworzymy, jest faktyczne dotknięcie tego produktu. Dotknięcie gry, którą robimy. Bez tego to tylko będzie wyobrażenie. A, wasz Kickstarter nie wzbudzi zainteresowania. No a B, nawet jeżeli zyskacie to zainteresowanie, to niczego nie potwierdzi dla was. Dzięki. Okej. Słuchajcie, przygotowałem tabelę tak naprawdę z kosztami związanymi z produkcją gry. I nie ma znaczenia, jakie liczby sobie przypiszemy dla producenta, lead designera, kogokolwiek innego, tylko to są przykłady, ile osób, ile składowych wchodzi w wyprodukowanie jakiegokolwiek tytułu. Teraz pierwsza, najważniejsza rzecz, która zachodzi, to jest kwestia tego, że zespół musi być kompletny. Jeżeli cokolwiek zaczynacie robić, musicie mieć programistę, musicie mieć grafika, musicie mieć level designera. Jeżeli jedna osoba jest w stanie pełnić więcej funkcji, super. Natomiast musi być zespół kompletny, bo ilekroć zaczynaliśmy projekt na przykład, w którym było trzech grafików, a programista był z doskoku, to do dzisiaj tego projektu nie wydaliśmy. Dlaczego? Bo programista poszedł gdzie indziej do pracy, zmienił się na drugiego. Ten drugi to był w sumie krótko, więc przyszedł trzeci. Trzeci nie wiedział, jak to dokończyć, więc przyszedł czwarty. Więc fundamentalne jest to, że tworząc zespół, myśląc w ogóle o produkcji gry, musicie mieć konkretną wizję na to, kim to zrobicie. Najprościej. Jeżeli nie macie dużych funduszy, nie macie wydawcy, może rozwincie swoje umiejętności tak, żeby samemu po prostu móc tworzyć pewien wymiar, szerszy wymiar tej gry. Mamy na przykład zespoły, które zaczynały od tak naprawdę one man army. Jest jeden taki duży dla nas projekt pod kątem zainteresowania, który robimy, który zaczął się właśnie od gościa z pasją, który najpierw przygotował się do tego, żeby móc stworzyć totalnie samemu grę. I dla mnie to była niebywale jakby wyjątkowa sytuacja, I do dnia dzisiejszego zawsze to podkreślam, że to jest dopiero totalna niezależność, bo brak jakiejkolwiek osoby będzie się mścił na każdym etapie. Wiadomo, że można outsourcować pracę i to jest wspierane, jest dużo osób, które takie elementy robią, ale produkcja gry to nie jest tylko etap od rozpoczęcia do momentu, w którym nam się wydaje zakończenie. Myśmy wydali teraz 17 października The Beast Inside.
myślę, że może przestaniemy nad tym, tą grą pracować, żeby była w pełni ukończona za miesiąc czasu, bo mamy wszystkie fiksy, wszystkie naprawy bugów. Jeżeli ta gra działa na waszym komputerze, to najprawdopodobniej znajdzie się bardzo duże grono sprzętu i konfiguracji, na których nie będzie działała, albo będzie trzeba coś zmienić. Dlatego najgorszym elementem jest to, jeżeli takich osób nie mamy, jeżeli one nie są zaangażowane w projekt, który realizujemy, tylko są z doskoku. Bo one w momencie zakończenia mogą przenieść się do innej pracy, mogą zmienić swoje nastawienie i w tym momencie zostajemy totalnie na lodzie. Ale wracając do samego budżetu. Patrzymy tak naprawdę na koszty wynagrodzenia w sumie niewielkiego zespołu, osób doświadczonych, jak patrzymy, no bo umówmy się, pensje rzędu 7-8 tysięcy wydają się duże, no ale czy to jest tak naprawdę 7 czy 8 tysięcy? No nie. Ja podaję ceny, tak naprawdę te, które płaci firma, czyli wynagrodzenia, które są obłożone wszystkimi podatkami. Osoba pracująca dostaje znacznie mniej z tych pieniędzy. Natomiast jeżeli tworzymy budżet i nam się wydaje, że ja wezmę piątkę, mój kolega weźmie piątkę, jeszcze jedna osoba weźmie piątkę, no to tak to nie będzie działało. Chyba że robimy to z własnej kieszeni i po prostu sobie sami wypłacamy. Bo jeżeli będzie to prowadziła firma, jeżeli założymy tą firmę, jeżeli ktoś będzie nas wspierał, no to te koszty będą znacznie większe. Czyli w tym wypadku wydawca czy wasza spółka ma znacznie wyższe koszty utrzymania. Fajne jest, jeżeli macie w zespole osoby, które mogą merdżować pewne zadania i taski. To jest jakby fundamentalne. Bardzo dobre jest to, jeżeli pomijamy te pierwsze dwa miesiące kosztowe. Czyli faktycznie mam przygotowany projekt, wiemy, co realizujemy i przychodzimy z tym konkretnym projektem. W momencie, kiedy czy to wydawca, czy to wy będziecie coś tworzyli i zaczynacie od tego, że zaczynacie ponosić znaczące koszty na samym początku i nie wiecie jeszcze, co to jest, tylko te osoby są już zatrudnione i pracują, to niesie ze sobą ryzyko, bo bardzo często pierwszy projekt nie wypala, jakby pod kątem, kiedy nabiera faktycznego swojego kształtu, drugi projekt nie wypala. Więc wracając do tego, co mówiłem, jeżeli chodzi o preprodukcję i takie potwierdzanie w społeczności tego naszego projektu, wykonanie preprodukcji tak naprawdę dla firmy to jest koszt rzędu powiedzmy 20-30 tysięcy. Za tyle można wykonać naprawdę sensowną preprodukcję gry, która potwierdzi, czy jest to zainteresowanie. Więc nawet jeżeli chcielibyście coś takiego zrobić, to są firmy na przykład specjalizujące się w tym, które mogą zwizualizować wasz projekt, zanim zaczniecie go sami robić. Albo tak jak mówię, miesiąc, dwa, trzy miesiące pracy po godzinach, żeby potwierdzić, czy warto jest w ogóle taki projekt zaczynać. Tak, powiedzieliśmy o kosztach związanych z ludźmi i to jest przeważnie i wtedy jest bardzo zdrowo, jeżeli to jest największy koszt, ale na tym nie kończy się utrzymanie tak naprawdę produkcji. Na tym się nie kończy wyprodukowanie tytułu. A mianowicie mamy koszty prowadzenia biura. I teraz tak, niezależnie czy to jest Warszawa, czy to jest Kraków, czy to jest Wrocław, musimy liczyć tu kilka tysięcy złotych. Jeżeli to będzie biuro na 5-6 osób, najtaniej w Warszawie to można za 3-3,5 tysiąca tego typu lokal, żeby on miał jakiś standard. Jeżeli my weźmiemy jakieś przekształcone mieszkanie przysposobione do tego, żeby być biurem, no to mówimy o 2000 na przykład złotych i mam wtedy bardzo sensowny obiekt. Ale to się robią duże pieniądze, jeżeli my tą grę chcemy tworzyć przez 18, 20, 24 miesiące. To będzie znaczący koszt. Ale pamiętajmy, samo wynajęcie biura to nie jest koniec. Mamy wszelkiego rodzaju media, włączając w to internet, prąd i wszystkie rzeczy, które będą naprawdę zużywane w dużym stopniu, gdyż w trakcie tworzenia takiego tytułu tak naprawdę proszę zadawać pytanie. Wirtualne biuro jest bardzo sensownym rozwiązaniem, jeżeli pracujemy zdalnie, czyli cały team jest rozproszony. Więc jeżeli zakładamy wtedy spółkę, możemy wziąć takie wirtualne biuro, to jest koszt około 100-200 zł, w zależności gdzie je bierzemy. Tak, to jest sensowne rozwiązanie, czyli wtedy nie pracujemy razem. I są takie zespoły, z którymi współpracujemy, które preferują takie rozwiązanie pracy zdalnej, czyli dogadują się po prostu wszystkimi środkami komunikacji, natomiast niektóre zespoły tego nie lubią. Na przykład katowickie studio, jemu zależało bardzo na posiadaniu biura. Dla nich istotne jest przychodzenie do tego biura, siedzenie razem, konsultowanie, jakby ta energia, która się tworzy. Więc
przedstawiam to w formule, w której uwzględniam biuro jako materialną rzecz, która jest, dlatego że przedstawiam maksymalne koszty. Zresztą liczby, które są wpisane w tą prezentację, są znacznie większe niż przeważnie my doświadczamy tego. Natomiast jakby przesłanie trochę tej prezentacji, tak jak myślałem o samym budżetowaniu gier, z którą chciałem was zostawić, to jest taka myśl, to jest bardzo drogie, bo jakby większość moich rozmów sprowadza się do tego, że jeżeli szczególnie to jest pierwszy projekt, to się wydaje tanie. Wydaje się, że to jest realizowalne, że to zrobimy własnym sumptem. Ja właśnie chciałbym powiedzieć nie. Zacznijmy myśleć na samym początku, a nie w momencie, kiedy już się to zacznie. Poświęciliśmy jakieś już swoje pieniądze na to albo czyjeś i dowiadujemy się, że to, co nam się wydawało, to jest 1/3. Tak, przestrzenie coworkingowe to też jest fajne rozwiązanie. Korzystałem z takiego rozwiązania na pewnym etapie. Natomiast to też jest specyfika tego, na czym tobie zależy. Jeżeli zespół chce mieć swoją przestrzeń, taką totalnie jego, którą będzie mógł zaadaptować, w której będzie miał swoje elementy, plakaty, arty, tablice, no to tego w coworkingu się nie zrobi, bo tam z natury jest to rzecz, która po prostu zmienia swoją przestrzeń. Drugi element to jest to, że coworking, tak między nami uczciwie, jest bardzo drogi. Jeżeli chodzi o powierzchnię biurową, którą możemy wynająć, to jest nieproporcjonalna różnica pomiędzy wynajęciem mieszkania. Znaczy, to się wydaje magiczne z uwagi na to, że obostrzenia są znacznie mniejsze, no bo nie trzeba podpisać umowy na x czasu. To jest fajne, więc ryzyko jest znacznie mniejsze, ale tak uczciwie i szczerze ja bym rekomendował poszukanie biura. Jeżeli mam faktycznie kilka osób i z mojego doświadczenia w różnych działalnościach udawało mi się odnaleźć przestrzenie, które mogłem wynająć na przykład z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. To jest już bardziej jakby komfortowe, bo ja coworking zawsze lubiłem za tą niezależność. Czyli to, że mogę powiedzieć, ok, już w tym momencie nie chcę i spadają mi te koszty, tracę to ryzyko i nie ma sytuacji takiej, że na przykład projekt zawieszam albo w ogóle usuwam, a cały czas utrzymuję jakby ten element. Więc on jest fajny. Może to jest fajne na samą próbę, na samym początku właśnie, żeby przetestować, może żeby się poznać. Z zespołami też jest bardzo ważne, że jeżeli się znacie i lubicie, to nie znaczy, że będziecie tworzyli fajnie razem grę. To jest też bardzo istotna nauka, której myśmy doświadczyli przy wielu zespołach. Bo bycie przyjaciółmi, a tworzenie gry to jest trochę tak, jak zamienienie się z grupy przyjaciół w zespół rockowy. Znaczy nagle zaczynacie spędzać ze sobą dużo więcej czasu, i nagle pojawiają się emocje, których wcześniej nie doświadczyliście, bo wyjście wspólne na piwo albo spotkanie przy pizzy to nie jest coś, gdzie macie presję czasową i jakiekolwiek wymagania. Więc nawet jeżeli to fajnie działa na game jamach i to było super, to jest też ten element takiego dystansu i pokory, to niekoniecznie musi zadziałać. Czyli jakby nie miejcie pewności, że wszystkie te elementy, które wydaje wam się, że są ok, będą ok faktycznie. Stosujcie tu prawo Murphy'ego. Zakładajcie, że wszystko złe, co się może wydarzyć, się faktycznie wydarzy, bo dla was jest to gwarancja tego komfortu, że będziecie na to przygotowani po prostu. I to się przeważnie dzieje. To jest jedna rzecz, na przykład kolejna rzecz, którą mi Maciek zawsze powtarza. Ostatnie 5% produkcji to jest tak naprawdę 50% roboty. Wtedy wszystko się psuje. Wszystko okazuje się nie takie i to też jest element pewnego buforu, o którym będę wspominał. Jeżeli chodzi o same koszty biurowe, to wspomniałem o biurze i mediach, natomiast pamiętajmy, że to nie jest koniec. Pamiętajmy, że to biuro trzeba urządzić i nie mówię tutaj o pięknych meblach, bo je można bardzo tanio zakupić, nawet używane z firm. One są super, jest sporo takich firm, które takie meble dostarcza. Natomiast chodzi o sprzęt, chodzi o komputery. Jak zaczniemy to liczyć, to jest naprawdę fortuna. Każdy zespół, jaki urządzaliśmy sprzętowo, jak tych osób jest kilka i musimy kupić wszystkie te elementy. I pamiętajmy też, że no, ten sprzęt musi wytrwać trochę czasu. Nie kupujemy go tylko na jeden projekt, kupujemy go już na dłuższy czas. My tu mamy zapisane, jeżeli chodzi o stacje robocze, rzędu 40-30 tysięcy złotych i potem jakieś upgrade'y. Natomiast to może być znacznie więcej, jeżeli faktycznie liczymy pewne grono osób. Ok, mamy koszty ludzkie i mamy biuro urządzone, jest wszystko pięknie. Natomiast to nie jest koniec, bo mamy koszty oprogramowania. I tu zaczyna się tak naprawdę prawdziwy szał, bo
Wiadomo, można je nielegalnie ściągnąć, tak się zdarza, ale to tak nie działa, jeżeli prowadzicie firmę albo współpracujecie z wydawcą. Żaden wydawca, i ja absolutnie bym wam odradzał korzystanie z nielegalnego oprogramowania, dlatego że to się w pewnym momencie zemści i zobaczycie, że będziecie mieli problem przy wydaniu gry. Jak coś trzeba będzie poprawić, zmienić, dodać, to się okaże, że część z tego sprzętu nie działa. I tak, tutaj są wypisane i szerokie, jeżeli chodzi o oprogramowanie, i również tak naprawdę to na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o koszty jego utrzymania. Więc tak jak mówię, przy tych cenach są założone takie premium ceny, natomiast to jest tylko po to, żeby zobrazować, jakie to są pieniądze. Zakończymy jakby omawianie kosztów samego stworzenia gry. Zobaczymy potężną kwotę. Za tyle można zrobić grę bez najmniejszego problemu i za wielokrotnie więcej. Natomiast też wam powiem, jak zrobić tak, żeby ta gra kosztowała znacznie mniej. Nie, absolutnie nie AAA. Głębokie indie. Mówimy o produkcji, której budżet się zamknie w nieco ponad 2 milionach złotych. Pamiętajmy, da się stworzyć fajną grę. Możecie zobaczyć na przykład od nas The Beast Inside. Osobiście wiem, że to jest trochę product placement, ale mówię tylko o tym, dlatego że udało się stworzyć grę, gdzie jest fotogrametria, gdzie są naprawdę fajne mechaniki, szerokie. Ona wygląda dobrze, jest zrobiona za 2 miliony złotych, mniej nawet, i to było potężne wyzwanie. Jakby AAA, to byśmy to wszystko mnożyli wielokrotnie w górę. Nawet taki triple indie, czyli III, też byśmy musieli znacznie pomnożyć. Tak naprawdę my mówimy tutaj o kilku osobach. Tylko o długiej produkcji, mówimy o wszystkich kosztach, które są poniesione i mówimy w maksymalnym wymiarze. Znaczy to 18 miesięcy w tym założeniu. Czyli tak naprawdę półtora roku to jest taka produkcja na jakąś sensowną grę, bo minimalny okres, jaki ja przynajmniej uznaję jako produkcję gry, to jest 12 miesięcy. Jakby w krótsze gry ciężko mi uwierzyć, że one będą faktycznie na tyle rozbudowane, że wniosą wartość, będą w jakikolwiek sposób dawały coś więcej. To jest dobre pytanie i odpowiem od razu, nie wiem, bo to zależy, o jakiej grze mówimy. The Beast Inside? The Beast Inside to jest około 7 do 9 godzin grania. Wydaliśmy ten tytuł 17 października, ma ponad 85% ocen, tam około 90%, i myślę, że się spłaci w przeciągu najbliższych kilkunastu dni. Tak z perspektywy tego jak ten rynek, tą sprzedaż gdzieś obserwuje. Więc tak, to może się zwrócić. Ja się boję wysokich kosztów z jednego powodu. Jakby branża, w której działamy, z roku na rok jest coraz trudniejsza, coraz bardziej wymagająca od nas i coraz ciężej osiąga się właśnie to pytanie o zwrot. Dlatego się boję drogich projektów. Tanie projekty dają gwarancję tego bezpieczeństwa, że nawet jak się nam delikatnie podwinie noga, mieliśmy takie produkcje, na przykład robiliśmy w zeszłym roku, w grudniu wydawaliśmy Treasure Hunter Simulator. Prosta gierka, która spadła totalnie w ocenach do 50%. To jest normalnie śmierć, jeżeli chodzi o sprzedaż. Ja to obserwowałem, gdzie jak gra ma ponad 70%, sprzedaż idzie świetnie, jesteście na pierwszej stronie, jak dobrze jest zbudowana wishlista, i w pewnym momencie widzicie, jak ona spada na 68% i umiera sprzedaż. I widzicie, że jest koniec. I nic się tak naprawdę nie dzieje, pomimo że gra trochę czasu jeszcze spada na tą drugą, trzecią stronę, to jakby faktyczny wasz dochód godzinowy, który na tej pierwszej stronie jest naprawdę znaczący, on totalnie umiera, bo algorytmy, może nawet nie algorytmy, ludzie kupujący gry indie w szczególności są niesłychanie wymagający w tym momencie. Więc tak jak spojrzycie sobie na oceny, to jest tak, fajna gra, bardzo ciekawa, dźwięk mi się nie podoba, negatyw. To jest standard w tym momencie. Jakby bardzo niewiele jest wybaczane, więc to też nie należy się jakby zrażać i nie każda gra, która spada poniżej 70% jest zła. Często są bardzo, bardzo dobre tytuły, w którym zawiódł jakiś drobny element jego powstawania. W moim mniemaniu było grom drogą. Jak na nasze produkcje, które my realizujemy. I to mówię jakby totalnie szczerze. My chcieliśmy Beastem zrobić jedną rzecz. My chcieliśmy pokazać, jak jakościowe produkcje jesteśmy w stanie realizować, bo teraz pójdę o krok dalej. Czy z perspektywy polskiego rynku
ta gra była droga, jakby na tym poziomie, uważam, że była bardzo tania. Bo jak patrzę na konkurencję, to widzę, że trzeba było wydać kilkakrotnie więcej pieniędzy niż u nas. Jakby jak kocham w naszym podejściu trochę takie myślenie z perspektywy niedostatku ekonomicznego. To brzmi strasznie, ale to jest najpiękniejsza rzecz, bo ona popycha kreatywność. To jest bardzo często, jak pójdziecie na konferencje, gdzie wypowiadają się spółki gamingowe i widać, szczególnie te, które miały gdzieś takie swoje origin story w marketingu, to robię grę za 1 000 000, 2 000 000 na marketing. To jest bardzo fajna sprawa, dlatego że jak mamy duże pieniądze na marketing, zależy, czy produkt się podoba, czy nie podoba, jesteśmy w stanie tyle pieniędzy sypać, żeby pokazać wskaźniki na wysokim poziomie. Ja dlatego bardzo często na przykład mówię, masz wysoką już listę, ok, a ile kosztowała ta gra? To można bardzo łatwo zobaczyć, ile tych pieniędzy na marketing faktycznie było. Bo dla mnie wysoka już lista, to jak mamy takiego Alaskan Truck Simulatora u nas, i ta wishlista 2 miesiące temu przekroczyła 80 tysięcy. Myśmy wydali ile? 5 tysięcy na marketing? Albo nawet mniej. Więc ja przepraszam, bo najpierw... A nie, to my mówimy o kosztach wykonania gry tak naprawdę. Jeżeli chodzi o platformę, to mamy do wyboru tak naprawdę Steama. Na tym się wybór mniej więcej kończy, bo oczywiście możemy mówić o Epiku, jeżeli dostaniemy jakiś fajny deal i on weźmie jako ekskluzyw. Natomiast jeżeli wydajemy grę i chcemy zarobić na jej faktycznej sprzedaży, na zainteresowaniu, to Steam jest największą platformą. Odradzam jakiekolwiek myślenie, żeby poza nią jakby szukać sprzedaży. Nie biorę, bo ja się na mobilu nie znam i od razu mówię, że na każde pytanie o mobila odpowiem, my nie robimy gier mobilnych, też z tego powodu, że ja nie umiem w to. Nie potrafię jakby realizować i tego typu produkcji. Uważam, dla mnie jest to po prostu skomplikowane, ja nie mam tych wskaźników, które przemawiają za tym, że czuję, że znam się na sprzedaży gier jakby typu premium komputerowych. Proszę, bo... Nie mieliśmy, dlatego że to jest gra story-driven. Znaczy Early Access jest fajny, jeżeli mamy grę, którą można wielokrotnie przechodzić, natomiast horror nie ma takiej możliwości. Raz jak przejdziemy, to 2 razy przejdziemy, natomiast można zrobić Early Access, natomiast trzeba patrzeć, jak tak naprawdę reagują na to platformy, jak tego typu tytuły są odbierane. My na przykład wydajemy Early Access w wyniku tego, że podejmujemy próbę z tytułem. I już mówię, w jakim wymiarze. Wydaliśmy właśnie Plane Mechanics Simulatora, którego mówiłem. To jest gra, na którą przeznaczyliśmy bardzo niewielkie środki i jakby oficjalnie mówiąc, ta gra nie jest kompletna. Ale nie pod kątem ilości mechanik i rozgrywki, tylko jest bardzo mało modeli samolotów. Co prawda ludzie potrafią grać po 30 godzin i to jest tak naprawdę odpowiedź, ile może trwać w budżecie gra, której budżet Plane Mechanica był bardzo niewielki. Natomiast widzieliśmy, że jest niekompletne, dlatego Early Access wydaliśmy w tym momencie. Z Early Accessem mamy jeden duży problem, bo Steam rządzi się pierwszymi dniami premiery. Pierwsze dni premiery wynikają z poziomu wishlisty. To, gdzie się znajdzie tytuł, ile on sprzeda, to te pierwsze dni to dyktują. Ale której gry? Bo kilka mieliśmy w Early Accessie. Mogę powiedzieć o Plane Mechanicu. Przed wydaniem Plane Mechanica mieliśmy około... Tam była mała wishlista, za to tytuł się dobrze przyjął, bo tam było kilkanaście tysięcy. Okej, no to jest ciężkie pytanie, bo właśnie mamy sporo tytułów i mam pełne rozróżnienie. Play Mechanic miał kilkanaście tysięcy. Robimy Drug Dealer Simulatora, którego wydamy za 2 miesiące i tam jest pod 40 tysięcy tak naprawdę. W obu wypadkach to są gry w budżetach poniżej 200 tysięcy złotych. DDS-a marketingujemy, ojeju, od lutego? Tak. Press release zrobiliśmy z rozsyłką tytułu. To znaczy, wiecie co, mi się wydaje jedną rzecz, że jak rozmawiamy już właśnie o wishlistach i budowaniu ich, to też trzeba się cofnąć trochę do początku, czyli do tego, co tworzymy. Jaki to jest tytuł konkretnie, jak będziemy go marketingowali, bo dla nas najwięcej tak naprawdę tej roboty to jest wymyślenie tego, co my będziemy robili. I to musi być w jakiś sposób unikatowe, to musi być ciekawe, to musi gdzieś żreć i jak robimy na przykład Drug Dealer Simulatora, no to pierwsze skojarzenie to jest to kontrowersyjny temat. No to każdy jakby pierwszy, wymyśliliście coś kontrowersyjnego. No z jednej strony tak, z drugiej strony to nie bazowało na samej kontrowersji. Jest wiele kontrowersyjnych rzeczy na świecie. Tak naprawdę, zobaczcie, włączycie Netflixa, zobaczcie jakie projekty tam są promowane. El Chapo, Narcos. Włączycie MTV, większość idoli młodzieży, raperów opowiada o swojej historii w
dealowaniu. No i właśnie, myśmy oparli się tak naprawdę o tym, co rządzi w popkulturze. Bardzo często szukając pomysłów na tytuły, sięgamy do tego, co tą popkulturę kręci. To, co duże brandy przeprowadzające badania różnego rodzaju określiły jako interesujące dla społeczności. Było jakieś pytanie tutaj, o tak, kilkanaście. To jest, zawsze fluktuuje na jakim etapie jakby projektu, ale około kilkunastu osób. O, jakby kontrowersja może pomóc w budowaniu już listy zainteresowania, natomiast kontrowersja nie sprzeda. Jeżeli komuś się wydaje, że zrobi coś po prostu kontrowersyjnego i to da efekt w postaci jakby zarobku, nie, no tak, no to, to ciężko odpowiedzieć od którego, to, bo to zależy od tytułu. Jakby w DDS-ie wydaje mi się, że kontrowersja zrobiła dużo, a tego gameplayu jeszcze nie widać, bo on jest znacznie szerszy niż to, co w ogóle pokazaliśmy. My chcemy naprawdę zrobić bardzo jakościowy tytuł, który da tą rozrywkę na kilkanaście godzin, kilkadziesiąt być może, jak ktoś będzie chciał się tyle czasu bawić. I będzie bardzo szeroki, będzie bardzo skomplikowany i będzie dużo mechaniki. One będą dawały sporo frajdy i sporo emocji. Więc ja mówię, jeżeli chodzi o budowanie rozpoznawalności, no to chyba jest ważniejsza, w sensie chyba jest ważniejsza. Nie jest ważniejsza, ale dużo daje kontrowersję. O. Super, no to bardzo fajnie. Jakby rynek jest tak duży, że powstają podobne tytuły i to nie znaczy źle. Myśmy wydawali grę dzień po projekcie Farman. Zresztą też mieliśmy fajną współpracę z Farm 51. Mamy dalej. Zgadza się, za co wielki szacunek do nich, bo się odezwaliśmy i zapytaliśmy, słuchajcie, wydajecie grę dzień przed nami? Może byśmy razem podziałali. I od tamtej pory się nawzajem promujemy, jeszcze parę fajnych rzeczy zrobimy. To też pokazuje, że branża, w której działamy, jest cudowna. Jakby w żadnej innej tak firmy sobie nie pomagają, jeżeli nie są kapitałowo i ludzko powiązane. To zależy. To jest jakby jedyna odpowiedź, jaką w takich sytuacjach mogę dać, bo musiałbym zobaczyć, o jakiej grze mówisz. I ci powiem, czy budżet jest do tego dopasowany. Jakby innej opcji nie ma. Jak oduczyłem się czegoś takiego, żeby odpowiadać na pytanie, jaki jest budżet, w momencie, kiedy nie wiem, o czym tak naprawdę do końca mówię. I to jest bardzo, bardzo istotne, bo to uczy jakby pokory. Jak ktoś mnie pyta, ile dasz na taką grę, to ja nie wiem, bo ja nie wiem do momentu, kiedy nie zobaczę GDDK, co to jest tak naprawdę za produkt. I to... Słucham? Jasne, nie ma problemu, absolutnie. Jest takie, czy ty już skończyłeś i to jest Sasaki Way, tak? Którą muszę brutalnie przerwać teraz. Wiesz co jeszcze? Masz jeszcze slajdy. Mam jeszcze slajdy. Dobrze, to już sobie idę w takim razie, kontynuuj. Nie. Dobra, koszty oprogramowania pominę, ale na szybko bufor. Zakładaj 30% więcej. I nie mam mądrego słowa, żeby wam powiedzieć na co, ale po prostu zakładajcie. Bo... A, no... Pomylona nazwa, zdarza się. Nie, to nie jest na Business Side, to jest przykładowe. Słuchajcie, każde te dane, które tu pokazuję, są pewne randomowe dane, które mają pokazać. Dlaczego mówię, że trailer kosztuje 20 tysięcy? No bo on tyle kosztuje. Można za tyle zrobić naprawdę fajny trailer. I jakby tyle. Znaczy, są firmy, które powiedzą, że trzeba skorzystać z Platish i Marsz i mieć super reklamę, ale na koniec dnia zdradzę wam też jeszcze jedną rzecz, że cinematyki wcale nie są dobrym rozwiązaniem. Oczywiście. Jakby to jest rzecz, myśmy robili też kiedyś cinematyki i to w ogóle nie działa. Dzisiaj gracz chce zobaczyć faktyczne mięso, faktyczną grę. Minęły lata 90. W latach 90. jak się kupowało grę, to było na opakowaniu takie piękne zdjęcie, na przykład koszkarzy, którzy walczą o piłkę przed wróceniem do kosza, włączaliśmy ją pod komputer, podpinaliśmy i mieliśmy piksele tak naprawdę skaczące. I gracze tego nie chcą. Chcą zobaczyć tak naprawdę to, co kupują i trzeba ich szanować po prostu i dostarczać im. Ja nie lubię gier, w których widzę mega drogi trailer zrobiony, a potem gra wychodzi i ma niewielkie oceny tak naprawdę. Znaczy, my działamy w branży gier indie. Ja zawsze to oddzielam od wszystkich projektów typu właśnie Cyberpunk, bo to działa na zupełnie innych zasadach. My musimy mieć produkt, który ludzie naturalnie chcą i to jest bardzo ważne. Czyli naturalnie chcą taki produkt zakupić. I to jest większość roboty, którą my robimy. Czyli my szukamy tego, czego ludzie chcą. Bo ja to często porównuję do branży samochodowej. Jeżeli macie duży budżet, to możecie zrobić BMW X6.
czyli tak naprawdę SUV-a coupé, który dużo pali, słabo jeździ po offroadzie, w sumie dużo nie zapakuje, ale przekonacie ludzi tym swoim budżetem, że to pokaże lifestyle, pokaże, że ludzie, którzy go mają, są fajni, bogaci, jest super. Musimy mieć taki produkt, który jest zwykłym sedanem, czyli, ale sedan może być bardzo fajnym autem i super dostarczy i bardzo kreatywnie zrobionym, natomiast dostarczy to, czego faktycznie ci gracze chcą. Powiedziałem już o buforze. Tego nie będę nawet rozwijał, ale 30% dodajcie. Po prostu. Do czegokolwiek sobie nie policzycie. Na pewno czegoś nie uwzględniliście, szczególnie jeżeli to jest pierwsza produkcja. Wydawca. Czy to w ogóle ma sens? No bardzo. Jeżeli jesteście dobrze przygotowani, jeżeli na przykład do mnie przychodzi zespół, który może powiedzieć faktycznie, co robi, jak to robi i dlaczego to robi, to my jesteśmy naprawdę skorzy takie produkcje finansować. To nawet nie chodzi na to, że my patrzymy, czy na tej produkcji super wyjdziemy, ale bardzo często na przykład chcemy, żeby zespół się rozwinął, został z nami, żebyśmy kolejne produkcje bardzo fajne robili. I takie też realizowaliśmy. Zresztą w Katowicach ten pierwszy nasz projekt miał trochę taki charakter. Myśmy przyjedli do projektu, który już powstawał, lekko go zmieniliśmy, ale tak naprawdę największym sukcesem, poza tym, że gra się naprawdę fajnie sprzedała, bo to jest 100 tysięcy egzemplarzy, to tak naprawdę największym sukcesem jest to, jak zespół się rozwinął. Z kilkuosobowego grona, które w mieszkaniu babci zrobiło sobie mini biuro, jest kilkanaście osób, które tworzy naprawdę piękną grę, chyba jedną z fajniejszych, jakie widziałem na silniku Unity wykonaną. Słychać, jak mówię przez ten mikrofon. Dobra. No więc to jest ogromna korzyść, ogromna wartość dodana, która no tak naprawdę jest całą tą pracą wydawcy, którego, której sam nie zrobisz tak dobrze, jeżeli chcesz zrobić dobry produkt po prostu. Ja też na pierwszy rzut powiem, jeżeli chcecie robić grę, nie zaczynajcie od zakładania spółki. Lepiej znaleźć wydawcę i zrobić to z wydawcą na jakimś fajnym dealu, niż założyć spółkę. Dlatego, że nie każdy szef teamu powinien być prezesem spółki i powinien się w to bawić, bo to jest dużo zabawy, dużo pracy. Księgowość, kwestie prawne, to nie jest łatwe i to obciąga od tego, co jest istotne. Model na przykład naszej współpracy jest taki, i o tym Dominika właśnie powiedziała, że my staramy się zdjąć wszystkie problemy, które nie są tworzeniem gier zespołu. Proszę bardzo. Okej, jakby ja mam potężny szacunek do Playwaya, bo Playway zrobił niebywale wiele dla rynku gamingowego, według mnie osobiście. Jakby poruszył wiele produkcji, które normalnie by nie powstały. Natomiast mamy inny model, bo nie tworzymy spółek, zespołów, z którymi współpracujemy. To jest właśnie ten element, o którym Dominika wspomniała, ja tutaj chcę podkreślić. Jakby ja chcę zdejmować wszelkie problemy i odpowiedzialności. To jest tak, jeżeli zespół jest dobry w robieniu gier, to niech on tylko robi gry. Naprawdę i ma 100% czasu, a reszta niech będzie silonką. Budżet jest gotowy. I tak naprawdę, co teraz? To jest duży element tak naprawdę całej tej prezentacji, czyli to, czy my powinniśmy tę grę realizować. I tym chciałem tak naprawdę na sam koniec zamknąć. Mieliśmy rozmowę o preprodukcji, jak ważne jest walidowanie tematu, czy jest interesujący. Jak już mamy tego GDDK, powstał nam budżet, zadajmy sobie pytanie, czy to ma szansę w ogóle zarobić. Ja nie mówię w tym momencie o tym, że trzeba robić tylko gry, które zarabiają, żeby było jasne. Wszystko powinno powstawać. Tylko jeżeli robimy grę, która ma nie zarobić, bądźmy tego świadomi. Wobec siebie i wobec osób, z którymi współpracujemy. Najgorsze są projekty, w które wiele osób włożyło serce, przywiązało swoją przyszłość do tego i sprzedało 200 sztuk. Dlatego, że to nie miało żadnych szans od samego początku sprzedać więcej. Albo sprzedało 2000 sztuk, ale budżet to było kilka milionów. Więc to jest jakby najważniejszy element jest tego, żeby być świadomym tego, co robimy i jaki to ma tak naprawdę cel. Bo sporo jakby osób ma trudniejsze sytuacje życiowe, bo zakładało właśnie te optymistyczne scenariusze, które po prostu czasami się nie spełniały i to można było od samego początku zobaczyć.